Szanowni Państwo, otwieram 12. sesję Rady Gminy Kołaki Kościelne. Witam wszystkich radnych. Witam wójta gminy pana Sylwestra Jaworowskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie przybyłych gości, księdza kanonika Zbigniewa Chormańskiego, proboszcza tejszej parafii. Witam pana Krzysztofa Grodzkiego, radnego powiatu Zambrów. Witam również pana Andrzeja Mioduszewskiego, radnego Rady Powiatu Zambrowskiego. Witam panią Dorotę Bogdańską, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam panią Annę Łubnicką, kierownika Biblioteki. Witam również radcę prawnego pana Grzegorza Krawczyka. Witam również skarbnika panią Gabrielę Mioduszewską. Witam panie i panów sołtysów i wszystkich przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych, 10 obecnych. Przejdźmy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Jest to przyjęcie porządku obrad 12 sesji. Przedstawię porządek. Pierwszy punkt, otwarcie sesji. Drugie, przyjęcie porządku obrad 12 sesji Rady Gminy. Trzecie, interpelacje i zapytania radnych. Czwarte, przyjęcie protokołów obrad z 10 sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku i z 11 sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2016 roku. Piąte, informacja wójta gminy o pracy między sesjami. Szóste, podjęcie uchwał w sprawach a. zmian w budżecie gminy, b. wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2029, dyskusja i podjęcie uchwały, c. budżetu gminy na 2016 rok, dyskusja i podjęcie uchwały, d. zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości, e. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, kolejny, uchylenie uchwały w sprawie opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności. Ostatni punkt G, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, działającego na terenie gminy Kołaki Kościelne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Siódmy punkt, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ósmy, wnioski i oświadczenia radnych. Dziewiąte, sprawy różne. Dziesiąte, zamknięcie obrad. Czy ktoś by chciał zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad? Proszę bardzo. Proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2016. Dobrze, czy ktoś z państwa jest za przyjęciem zmian w protokole? W porządku obrad? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, także stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty po zmianach przy 10 głosach za. Sprzeciwu wstrzymujących nie było. Kolejnym punktem jest to interpelacje i zapytania radnych. Czy macie państwo jakieś interpelacje, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje wójta gminy o pracy między sesjami. Proszę bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni goście, szanowni radni, szanowni sołtysi. Poprzednia sesja miała miejsce 20 listopada 2015 roku, na której Wysoka Rada podjęła następujące uchwały. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2016.
Kolejna uchwała dotycząca obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok. Kolejna to określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kolejna określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Przyjęcie diagnozy zapotrzebowania zespołu szkół w kołakach kościelnych na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 8 Nowoczesna Edukacja 2020. Powyższe uchwały zostały przedłożone w Wojewodzie Podlaskiemu oraz w sprawach podatkowych regionalnej i izbie obrachunkowej w Białymstoku. W okresie między sesjami Urząd Gminy realizował bieżące sprawy. Z najważniejszych rzeczy, które zostały zrealizowane w tym okresie. W dniu 3 grudnia 2015 roku ogłoszono wykaz lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Kołaki Kościelne, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat. Są to 3 lokale położone w obrębie budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne o powierzchni użytkowej. Pierwszy lokal 36,7 m kwadratowego przeznaczony na punkt apteczny. Drugi lokal o powierzchni 56,4 m kwadratowego przeznaczony na cele podstawowej opieki medycznej. I ostatni lokal 16 m kwadratowych przeznaczony na gabinet dentystyczny. Cena najmu została podwyższona w stosunku do ubiegłego roku około 35%. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Kołaki Kościelne i zostanie podpisana umowa z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Jest to firma usługi komunalne Błysk. To ta sama firma, która świadczyła nam do tej pory usługi. Oferta brutto to jest 101 364 zł. Przypominam, że jest to było to drugie postępowanie. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione przeze mnie ze względu na zbyt wysoką ofertę. Chciałbym również przypomnieć, że poprzedni przetarg, mówię o roku ubiegłym, była to kwota 96 tysięcy, czyli w tej chwili o 5 tysięcy jest wyższa usługa przez rok. No to tyle ze spraw, które zostały w ciągu tego krótkiego okresu zrealizowane. Jeżeli Państwo mają pytania do mnie, bardzo proszę. Proszę Państwa, czy Państwo radni macie jakieś zapytania do Pana Wójta? Nie widzę. Jeszcze powróćmy do punktu przyjęcie protokołu obrad z 10 sesji Rady Gminy z dnia 29 października i 11 sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2016 roku. Tu pomyłka 15. Proszę, czy Państwo radni zapoznaliście się z protokołami z ostatnich sesji komisji? Także prosimy o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto jest za? Kto jest za przyjęciem protokołów? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, także przejdziemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie gminy. Może poprosimy Panią o głos. Szanowni Państwo, szczegóły naszych projektów uchwał umówiliśmy na komisjach, więc ja chciałabym tutaj w skrócie Państwu przypomnieć poszczególne szczegóły. Jak wiecie Państwo, zbliżamy się do końca roku, więc musimy urealnić w jaki sposób nasz budżet, a w tej zmianie tylko chodzi o wydatki, urealniamy nasze wydatki i po urealnieniu tych wydatków nasz budżet na dzień dzisiejszy wynosi po stronie dochodów 11 209 401 zł i 48 groszy, w tym dochody bieżące 9 984 820 zł i 48 groszy. Dochody majątkowe 1 224 581 zł. Po stronie wydatków ogółem wydatki 9 174 771 zł i 48 groszy. Wydatki bieżące 7 900
2627,48 zł. I wydatki majątkowe 1 272 144 zł. Zmiana ta polega na tym, że zostały zmniejszone wydatki po stronie oświaty i wychowania na kwotę 188 048 068 groszy i pomocy społecznej na kwotę 41 000. Z tym, że tak, na edukację i opiekę wychowawczą zmniejszone zostały na 26 800 zł i na oświatę i wychowanie 161 248 zł 68 groszy, a zwiększone zostały wydatki po stronie działu 400, czyli dostarczanie wody. To są głównie koszty zakupu energii elektrycznej 20 000, w dziale 600 transport i łączność to są bieżące remonty i w dziale 750 i tutaj w 750 11 to jest obsługa administracyjna i samorządowa. Zwiększone zostało wynagrodzenie w wysokości 10 000. Tutaj wiąże się z wypłaceniem odprawy dla jednej z naszych pracowniczek, która odeszła z pracy i brakowało tam jeszcze nam 4 000 na tym paragrafie. W 750-22 diety radnych o 15 000, 750-23-40-10 też tutaj zwiększam wynagrodzenia o 8 148 zł 68 groszy, też wiąże się z wypłaceniem odprawy i świadczenia za urlop, odeszła też jedna z naszych pracowniczek. I 750 23 41 10, składki na ubezpieczenia 12 000, zakup materiałów 22 300, badania profilaktyczne pracowników 1200, wywóz nieczystości stałych 45 200, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych musiał być urealniony w grudniu 6 500, koszty postępowania sądowego 8 000, straż 1700, to są składki na ubezpieczenia społeczne, i gospodarka komunalna i ochrona 30 000 na naprawę oczyszczalni, 13 800 opłata za odbiór nieczystości, 10 100 zł na zakup energii. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do zmian w budżecie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś zapytania, wątpliwości? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem: wieloletnia prognoza finansowa gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2029. Też poprosimy. Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa jest to nic innego jak wykazanie dochodów i wydatków, tylko troszkę w innym układzie niż w budżecie. W budżecie mamy rozmieszczenie między paragrafami, tutaj na poszczególne źródła dochodów i źródła wydatków. I u nas ta wieloletnia prognoza normalnie sporządza się na 3 lata, ale w związku z tym, że my posiadamy zobowiązania kredytowe, to musimy tą wieloletnią prognozę sporządzać do momentu spłacenia naszego ostatniego zobowiązania, a to nastąpi w naszym przypadku w 2029 roku. Dlatego ta wieloletnia prognoza u nas opiewa na 2016-2009. No i głównie ten dokument to ma pokazać na tym, że zachowujemy wskaźnik zadłużenia zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. I tutaj do projektu tej uchwały wniosłam jedną poprawkę. Usunęliśmy paragraf 2 zgodnie z sugestiami RIO, bo upoważnienie to należy uznać za zbędne, w szczególności, że nie mamy przewidywanych jakichś działań wykraczających poza rok 2016, więc opuściłam ten paragraf drugi. Szczegóły co do tej uchwały przedstawiałam na komisji
i dostaliśmy pozytywne opinie RIO w związku z tym. Może przeczytam to. Bo opuściłam ten jeden punkt. Państwo dostaliście tutaj, więc w całości może przeczytam tą uchwałę. Uchwała Rady Gminy w Kołakach Kościennych z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaki Kościenne na lata 2016-2029. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, 228, 229, 230, ustęp 6, artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013, pozycja 885, pozycja 938, pozycja 1646 z 2014, pozycja 379, pozycja 911, pozycja 1146, pozycja 1626, pozycja 1877 oraz 2015, pozycja 238, pozycja 532, pozycja 1045, pozycja 1117, pozycja 1130, pozycja 1189, pozycja 1190, pozycja 1269, pozycja 1358, pozycja 1513 oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594, pozycja 1318 z 2014 roku, pozycja 1379 i pozycja 1072 uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Kołaki Kościenne na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1. I tu jest opuszczony ten paragraf drugi. Paragraf trzeci będzie jako numerowany paragraf drugi. Objaśnienia przyjętej wartości stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Brać moc uchwała nr 4/11/2015 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania w sprawie wieloletnich prognozów, to proszę bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś zapytania Państwa radni? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 10 głosach za. Przeciw, wstrzymujących się głosów nie było. Kolejna uchwała. Jest to uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2016. Proszę również poprosić Panią Skarbnik. Szanowni Państwo, dochody naszej gminy planowane na 2016 rok wynoszą 6 493 485 zł, z czego dochody bieżące 6 344 551 zł, dochody majątkowe do wysokości 151 934 zł, wydatki budżetu natomiast wyniosą 6 254 569 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 6 019 569 zł, wydatki majątkowe 235 tysięcy. W budżecie zostały utworzone dwie rezerwy, rezerwa ogólna i rezerwa celowa. Ogólna na 12 tysięcy, celowa na 18 tysięcy. Nadwyżka budżetu w wysokości 241 916 zł. Są to spłaty kredytów w kwocie 171 140 i spłata pożyczki na 70 776 zł. I ustala się jeszcze dochody w kwocie 25 125 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 125 zł. W załączniku numer 4 do uchwały była pomyłka, bo przychody i rozchody budżetu były napisane w 2015 roku, powinno być w 2016 roku, tak. A te przychody to jak nic innego jak spłaty naszych
zadłużeń kredytowych. Są to oczywiście raty, tylko raty. Do tego dochodzą jeszcze nam odsetki. I przewidzieliśmy sprzedaż mienia na 2016 rok w kwocie 148 tysięcy. Zaplanowana jest tutaj sprzedaż działek niezabudowanych w Ćwikła Krupie na 7484, w Gunie Ostrów na 45950, w Pudnicach Kruszyn na 25500, sprzedaż działek zabudowanych w Czodruchach 50 tysięcy i w Krusza Pudnicy 20 tysięcy. I też tutaj dokonałam zmian w paragrafie 10 w punkcie 2. Może tylko przeczytam pierwotną i obecną wersję. Pierwotna wersja tego punktu brzmiała tak. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów kredytowych realizowanych w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 tysięcy. Wykracza to poza to ograniczenie kwotowe wykracza to poza artykuł 228 ust. 1 punkt 1. Więc na łączną kwotę 500 zł zostało wykreślone i ostateczna wersja tego ustępu brzmi tak. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach tak następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i na tym jest kropka. Również w punkcie 5 tego samego paragrafu dokonałam zmiany. A dokonanie tej zmiany polega na tym, że na chwilę obecną ten ustęp brzmi tak. Dokonywanie zmian w planie wydatków, kreska z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Poprzednio ustęp ten brzmiał tak. Dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzeń ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań. To takie zmiany były co do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania co do budżetu naszego, to proszę bardzo. Proszę Pani Starewni, czy zapytania? Nie widzę, zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 10 głosów. Głosów za, sprzeciwu i wstrzymanych głosów nie było. Kolejna uchwała są to zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przedstawiała nam to Pani Jaźwińska na komisji. Czy macie Państwo jakieś jeszcze w razie czego pytania w sprawie tej uchwały? Zatem przejdźmy też do głosowania. To są kosmetyczne zmiany, tak. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem uchwała została podjęta przy 10 głosach za. Sprzeciwu wstrzymujących głosów się nie było. Kolejna uchwała. Określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Omawialiśmy to też na komisji. Są to zmiany formularzy. Myślę, że przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie przy 10 głosach za, sprzeciw wstrzymujących głosów się nie było. Kolejna jest to uchwała uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności. Czy są jakieś zapytania? Nie widzę, zatem przejdźmy też do głosowania w sprawie tej uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem uchwała została podjęta przy 10 głosach za,
Sprzeciwu, wstrzymających głosów się nie było. Kolejna uchwała. Jest to uchwała trybu udzielenia i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, działających na terenie gminy Kołaki Kościelne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Może tutaj parę słów. Wysoka Rado, wymóg podjęcia tej uchwały powstał w związku z wprowadzonymi zmianami ustawy o systemie oświaty trzykrotnie i podjęcie tej uchwały, te zmiany ustawy o systemie oświaty wskazują termin do 31 grudnia, dlatego też ona jest przedkładana dzisiaj na sesji. Projekt tej uchwały był omawiany szczegółowo na komisjach, niemniej jednak przypomnę, że uchwała ta zawiera szczegółowe informacje o sposobie naliczania dotacji, jak również rozliczania jej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. W tej chwili ma to zastosowanie do rozliczenia szkoły podstawowej w Szczodruchach, którą prowadzi edukator. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo. Pytania? Państwo radni? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, zatem uchwała została podjęta. 10 głosów za, wstrzymujących, sprzeciwu nie było. Kolejna uchwała jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2016. Może tu parę słów. Poprosimy panią Anię Ludnicką. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii przedstawiony był na komisjach, więc ja wspomnę tylko w paru słowach, że gminny program opiera się na ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi poprawkami. Gminny program profilaktyki i gminny program narkomanii obejmuje działania, które są nakierunkowane na zmiany postaw dzieci, młodzieży, a także na pomoc ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom. Na realizację zadań w programie planuje się pozyskać w roku 2016 środki finansowe w kwocie 25 114,77 zł. Są to opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwoty te mogą ulec zmianie zależnie od pozyskiwania środków. Za realizację zadań w programie z profilaktyką alkoholową i profilaktyką przeciwdziałania narkomanii odbywa się poprzez ścisłą współpracę Gminnej Komisji Profilaktyki Alkoholowej, przez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policji oraz dyrektorami szkół. Może jakieś pytania? Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę, także dziękujemy bardzo. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Wstrzymujących głosów nie było i sprzeciwu również. Kolejnym punktem są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Nie ma, także przejdźmy do kolejnego punktu. Wnioski i oświadczenia radnych. Proszę bardzo, Państwo radni. Może ktoś z Państwa? Nie widzę. Kolejny punkt, sprawy różne.
Proszę bardzo, może ktoś z przybyłych gości zechce zabrać głos. Bardzo prosimy. Pani Przewodnicząca, Panie Komendniku, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Nie zawsze jest taka możliwość, że mogę uczestniczyć. Zazwyczaj są to przeszkody zawodowe. Dziś taka możliwość jest, a więc jest. Proszę Państwa, rok 2015 dobiega końca. Za kilka dni będzie już nowy rok. Głęboko wierzę, że wszystkie plany, które zawierzaliście, zrealizowaliście w roku, zostały zrealizowane, zarówno te plany zawodowe, ale również osobiste. Udało się je pozytywnie zakończyć. W tym miejscu pozwólcie, że kilka zdań na temat tego, co się dzieje w powiecie, z racji tej, że z kolegami zajmujemy się, jesteśmy radnymi powiatowymi, matematyka powiatu siłą rzeczy musi być na porządku dziennym. Myślę, że nie będę mówił o wszystkich szczegółach, tylko skupię się na kilku sprawach, przede wszystkim na inwestycjach. Jest to temat zawsze taki najbardziej gorący. Sztandarową inwestycją w powiecie jest realizacja inwestycji związanych ze szpitalem. One dzięki ogromnemu zaangażowaniu zarządu powiatu, władz powiatu, ale również dużemu, czy może nawet bardzo dużemu zaangażowaniu osobistemu pana prezesa Dębskiego zostały zrealizowane prawie w całości. Myślę, że możemy być bardzo dumni z tej inwestycji, ponieważ ta inwestycja w sposób zdecydowany poprawia funkcjonowanie służby zdrowia w naszej powiecie. Została oddana nowa część szpitala, głównie oddział wewnętrzny z chirurgią, również z ortopedią, liczba przyjęć. Warunki, jakie w tej chwili są nieporównywalne do tego, co było. Możemy się, tak jak powiedziałem, możemy być z tego dumni. Również jeśli chodzi o tą część diagnostyczną, to sytuacja jest zupełnie inna w sensie takim, że zostały wyremontowane, a w zasadzie zakupione nowe urządzenia, szczególnie urządzenia diagnostyczne, zaczynając od urządzeń rentgenowskich poprzez ultrasonografy, tomograf. W roku 2015 został zakupiony, została oddana do użytku pracownia rezonansu magnetycznego, a więc to już są nowoczesne i rzeczywiście pozwalające na pełną diagnostykę w tym szpitalu. Pełną diagnostykę w sensie świadczonych usług. I tak jak powiedziałem, myślę, że możemy być z tego zadania bardzo dumni. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje pozostałe, to w związku z tym, że ta inwestycja powiatowa jest takim zadaniem, tak jak powiedziałem, flagowym, ona oczywiście bardzo mocno naszarpnęła budżet powiatu, siłą rzeczy i do środków, które można było przeznaczyć na inne inwestycje, była ograniczona. Chcę powiedzieć kilka zdań na temat inwestycji drogowych, bo pewnie te nas wszystkich najbardziej interesują. Tych środków, tak jak już wspomniałem, w tym zakresie było niewiele i zadania, które były zaplanowane na 15 rok, w moim przekonaniu troszeczkę nie do końca zostały właściwie zrealizowane. Były realizowane głównie te, w których uczestniczyły przede wszystkim bardzo mocno samorządy. Tutaj te inwestycje były na terenie powiatu, przepraszam, na terenie gminy Zambrów, gminy Szumową, w pozostałych dwóch gminach naszego powiatu tych inwestycji nie były. W zasadzie to były remonty bieżące. Zadania, które planowane są w tym roku, one również idą jakby w tym kierunku, że będą realizowane tam, gdzie uda się skupić środki zarówno powiatu, jak i gminy. Ja nie do końca się z tą polityką zgadzam, ponieważ ona, tak czy tego typu polityka powoduje, że jednostka taka jak nasza gmina z racji małej ilości środków, czy mniejszej możliwości inwestowania, zostaje trochę z boku. I tak faktycznie w roku 15 będzie. Niemniej udało mi się uzyskać zapewnienie zarządu,
że przynajmniej inwestycje takie bardziej, nazwijmy to, bieżące będą realizowane, szczególnie w obrębie dróg, które będą prowadziły do naszej drogi, do przecina drogi, czyli tej ekspresówki. Zapewnienie jest też takie, że w roku 2017 ta droga jakby bardziej kompleksowo wejdzie do realizacji. Mam na myśli odcinek od drogi numer 8 w kierunku Wygody, czyli do granicy województwa. Ja składałem taki wniosek, że skoro powiat nie ma aż tak dużych środków, żeby realizować te inwestycje, a w zaplanowanym kształcie to koszty, które na te inwestycje są potrzebne, czy środki, które są potrzebne, to prawie 5 milionów złotych. Takich pieniędzy nie ma powiat, nie ma też nasza gmina. Z tym, że jeśli udałoby się przynajmniej w części zaangażowanie gminy po stronie finansowej, to istnieje możliwość w ramach partnerstwa uzyskania większych ilości środków, czyli większej dotacji w tym zakresie. Ale to rok 17. Także jakby oczekiwania nasze w tym zakresie inwestycyjnym są nie będą do końca spełnione i pewnie nie uda się nam tych pewnych rzeczy, które powinny w moim przekonaniu być realizowane, zrobić. Niemniej myślę, że tutaj przy współpracy z panem Andrzejem, który również w tym temacie nas gorąco popiera, będziemy próbowali zmusić, to złe słowo, ale próbowali jakby pilnować tego tematu, żeby troszeczkę przynajmniej było realizowane na terenie naszej gminy. Nie będę mówił o szczegółach dotyczących pozostałych obszarów, ponieważ doskonale je znacie i chyba, że będą jakieś szczegółowe pytania. Kończąc, to tak jak już powiedziałem, dobiega końca stary rok, za chwilę będzie nowy rok i w tym nowym roku chciałbym życzyć, żeby te plany, które zamierzamy zrobić, udało się zrealizować. No i wszystko, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i wytrwałości, bo to najważniejsze w pracy. Dziękujemy bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Panie Komuniku, Szanowni Państwo. Ja chciałem się zgodzić z moim kolegą przedmówcą, jeśli chodzi o współpracę powiatu i inwestycji naszych na terenie gminy Kołaki Kościelne, to na pewno będziemy się razem wspierać i wymagać na naszej koalicji rządzącej powiecia, aby te inwestycje na terenie gminy Kołaki też były realizowane. Też nie będę już może powtarzał, bo tu zgadzam się w pełni z kolegą o tej naszej współpracy. Chciałbym tylko, jeśli Państwo pozwolą, na chwilę mojej prywaty, bo miałem jeszcze okazję, w 2015 roku kandydowałem na posła z Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Także chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Koła Kościelnych, całej gminy, za głos oddany na listę Prawa i Sprawiedliwości i za głosy szczególnie oddane na mnie. Także to był dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem reprezentować Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach i Państwo też w dość sporej liczbie zaufali mojej osobie. Także dziękuję bardzo i życzę wszystkim Państwu, Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej, całej Radzie i całej Gminie Kołaki Kościelne wielu sukcesów na ten nowy 2016 rok. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, tam Pan z tyłu. Ja z tym mieszkam w Warszawie, u nas zamieszkał Wojciech Wójcian i nie wiem, słyszę w radiu, który wie się opieka nad zwierzętami i chodzi biedak tak po łąkach, no ale przyjdą mrozy, co z nim będzie, nie wiem. To zgłoszenie do nas dotarło. Proszę? To zgłoszenie do nas dotarło, zgłosiliśmy do odpowiednich organów, no i czekamy na reakcję. No. Także myślę, że krzywda mu się nie stanie. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze? Proszę. Dziękuję bardzo. Chciałbym troszeczkę z tego nastroju świątecznego wyjść i zapytać się pani księgowej o pewne szczegóły w budżecie, których nie wiem, czy nie zrozumiałem, bo może nie dosłyszałem dobrze. Chodzi mi o te 40 parę tysięcy na wywóz nieczystości stałych. Czego to konkretnie dotyczy? Może pani księgowo powiem. Mhm.
Znaczy tak, ale konkretnie czego ta pozycja dotyczy, bo nie wiem o jakie chodzi, o jaki... Ale nie było takiej kwoty, 40 kilka tysięcy na wywóz nieczystości stałych. Była taka pozycja. Być może się mylę, całkiem to jest możliwe, że się mylę. No może to zróbmy, że... Pójdzie pan do urzędu gminy, wyjaśni, bo jak ta kwota się nie zgadza w tej chwili, także... Ja w urzędzie powiedzieć, ogólna kwota to jest w paragrafie 4300, to są usługi, między innymi będzie na wywóz nieczystości stałych, przesyłek pocztowy, wynagrody za usługi prawnicze, zakup materiałów biurowych. To jest taka ogólna i... Rozumiem. A spłata tej pożyczki w kwocie 70 tysięcy to dotyczy czego? To jest droga. To jest droga i oczywiście nasza oczyszczalnia. To są dwa kredyty w BS-ie i jedna pożyczka w Woźbanku. W Woźbanku jest 996 500, 1,226 w BS i 471 w BS na drogę. A czy mógłbyś dowiedzieć, jaka była kwota? O ile więcej było wpływu do budżetu z racji podwyżki opłaty za śmieci, za wodę i na programową sprzedaż wody? A może ile, to takie szczegółowe, ja przepraszam, takie szczegóły, to może do urzędu mnie zaprosimy. Proszę na piśmie się do nas zwrócić, bądź przyjść, odpowiemy Państwu, co do złotówki. Bo po prostu nie pamiętam kwot na pamięć, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie zamykamy obrady w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za przybycie.